Siemanko, chcę wam się przedstawić For Story. Była wersja na PC, lecz nic nie jest w ogóle podobne do For Story z komputerów. Tutaj całkowicie nowy tytuł, to ta sama nazwa. Graficznie ogólnie jest dobre. Jak widać, tutaj mamy manual, semi-auto i pewnie potem się odblokuje full auto. Będziemy tylko patrzeli, jak ta postać gra. Nie jestem zwolennikiem gier typu auto, bo jednak samemu przemierzamy mapkę i ciskamy. Iron Orc. Mam jakiegoś bosika z pierwszej mapy. Gra to jest typ dungeoniści. Nie mamy otwartego świata niestety. Gdzie For Story z PC ma otwarty świat. Sobie eksplimy. A tutaj mamy dungeony. No i piąty level. Kaja Tau. Może jakiś nowy skill. Laja Tau się blokowała. Czyli tu mamy nasze menu. Max 3 próby. No dobra, dobra, dobra. No to sprawdźmy tego towera. Zrobiona ta wieża, jak się spinamy w górę po schodach. Trochę inny pomysł niż w tych wszystkich innych gierkach, typu Tower. I tylko windą do góry. Lor i bosik. Myślałem, że się włączy drugi poziom, bo to trzeba do lobby dojść. To jest ładne. Mystery Box. Dobra, odpuszczę. Gemy. Co my tu w ogóle mamy? Możemy chodzić, możemy tutaj chodzić.
Manager. Siema Tertus. Inwentory. Ja nie lubię samouczków. Także ogólnie ktoś myślał, że te Four Story to jest gra z PC na telefony, wersja mobilna, to niestety nie. Kaps będzie rozczarowany. Gra tylko nosi nazwę Four Story. Druga sprawa, Four Story z komputera, otwarty świat, tutaj dungeony, bez sensu. Sam nie lubię w ogóle dungeonówek, wolę zgrać z otwartym światem w pełne MMORPG. Ale już 12 grudnia będzie Black Desert. Mobilny, otwarty świat, pełna, piękna grafika. Czekać nie mogę. Przy okazji jeszcze PS20 już 13. Co to jest ten hot time? Jak tutaj wejść w coś? A co do tego Tertus, to tak, no myślałem, że może ktoś lubi samouczki, uczyć się na nich. Nie, no śpiewy, wiadomo, drażniąca sprawa to. O, fajna sprawa. Chciałem na chwilę mikrofon wyłączyć. Córa mnie tutaj zaczepiała. Ja tam dalej do streama. Ogólnie grafika jest fajna, ładnie. Ładnie to wygląda. A tu mi HP brakuje. No, przynajmniej życie się naładowało. Zaraz przeczytam twoją wiadomość, co tam napisałeś, tylko skończę tego. Jedną grę, która wyszła dzisiaj. No to napisz tytuł, dawaj, chętnie.
Także tak to wygląda ten Ford Story. Taki hack and slash bardziej. Widzę one. I co, jak to jest zamknięty, czy ja drogi nie widzę? Na razie nawet nie widzę jakiejś zmiany EQ, tylko ulepszenia były na razie, bo nic, zbroja nic na razie nie zmieniła. Kolejny boss. Szybko tutaj tak pienie idzie nam. No w sumie nic takiego nie zrobiłem, mam 10 level. Wrócimy do lobby. No i mamy jakieś tam EQ, chunk. No, zmiana jest, EQ to dobrze, dobrze. Do jakich beta testów? Do Black Deserta? To napisz do mnie na priv, to ci wyślę jakieś tam linki. Call of Duty Mobile już nie ma beta testów. Wystarczy mieć konto na Facebooku i z automatu cię loguje i grasz sobie. No dobra, będę kończył tego streama z Four Story. Tylko, że gra tak wygląda. Grafika piękna na plus, muzyka też. Brak otwartego świata. No i dungeony. Osobiście wolę otwarty świat, także... Gra niestety nie jest dla mnie. Kto lubi takie gry, to oczywiście pobierać, grać. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszam nas też na swój kanał na YouTube. Derevangelo93. To będzie jeszcze więcej gameplay.
z różnych gier. Że się ma, pozdro, elo.